Witam w kolejnym filmiku. Jak widać, szafa ma coraz większe tutaj prześwity. Cały ten system szaf, jedno z moich miejsc perfumowych, w zasadzie jedno z czterech aktualnych. Tutaj są te naprawdę mocne szuflady, wiele ich jest. To są posegregowane zapachy, na przykład na zapachy, nie wiem, świeże, mocniejsze, różne. Generalnie, chociaż troszeczkę miszmasz się zrobi, trzeba to ciągle uporządkować. Tu mamy kolejną część tego jednego miejsca. I tak samo tutaj pełno tych w dół bardzo głębokich, szerokich w ogóle szuflad. Dlaczego tutaj przychodzę? Dlatego, że tutaj były polokowane, nie tylko tu, ale między innymi tu, wszelkie różne moje zapachy. Wcześniej tworzone w sopolskim stylu laboratorium, później trochę w MO61, następnie już typowo w tym moim laboratorium, na tych moich różnych zdobywanych składników. W tym momencie około 450, przypominam, jest serii laboratorium, perfumowe tworzenie, perfumista, artista, powołanie, składniki perfumowe, zadaniowość składników itd., itd. Niewątpliwie tworzenie ogromnie rozwija. Człowiek może poznać, nie wiem, 7 cedrów, ileś tam składników z danym, z daną tą motywem i jakby ogromne możliwości. Nie jeden lotos, tylko nie wiem, absolut z różowego lotosa, z niebieskiego, inne lotosy. I to jest niesamowite, to daje ogrom różnych możliwości. Tak jak kiedyś Kasia wspominała właśnie, co nam przyjdzie do głowy, to mamy tę niesamowitą opcję właśnie zawsze, co przyjdzie, po prostu stworzyć i po prostu u mnie to już jest mania. Faktycznie więcej kupuję składników niż zapachów, chociaż samych zapachów widać ogrom też jest. Około, myślę, 1000 flakonów, 300 flakoników moich zapachów, czasami właśnie z jakichś zapachów w dwóch flakonikach, w dwóch różnych opcjach. Ale dlaczego tutaj przychodzę? Widać jest coraz mniej. A dlaczego jest mniej? Ponieważ po remoncie mam czwarte miejsce perfumowe. W zasadzie to jest tak, jest to system szaf na zapachy, półki, szerokie, głębokie, w ogóle tak samo szuflady, wzmocnione. Oprócz tego jest jeszcze, że tak powiem, taki, no generalnie, że tak powiem, odrestaurowany antyk, no przepiękny mebel, antyk, zresztą w moim laboratorium są w sumie dwa antyki, bo jest też stolik, tak zwany, ten stolik z lat 60., tak zwany zebra. Więc jakby dużo takich pięknych elementów, które stałam między innymi od mojego taty. Mój tato zajmuje się właśnie odnawianiem mebli i tak dalej. W każdym razie o co chodzi? Chciałam powiedzieć, że właśnie ten mebel został przeznaczony trochę na laboratorium. Teraz trochę inaczej to będzie zorganizowane. Będę miała, zamówiłam takie w sumie mebel do organizacji laboratorium. Oczywiście też jeszcze taką chcę mieć małą lodóweczkę do laboratorium na te składniki, które muszą być trzymane w lodówce, ale to już inny temat, o tym będę opowiadała. Między innymi naturalne ekstrakty cytrusów, ale nie tylko, absolut z fiołka, różne. W każdym razie są składniki szczególnej troski, ale właśnie o co chodzi? Po remoncie mogę już powiedzieć, że jest po prostu idealnie od A do Z. W każdym razie to pomieszczenie, które było remontowane. Oprócz tego mam taką jeszcze dodatkową część, którą sobie przeznaczam, że tak powiem, i na takie moje zadaniowości, że chodzi o perfumy, nie perfumy, ale nie laboratorium, ale też takie dodatkowe miejsce do eksponowania zapachów, to mówiłam, takie właśnie piękne, czarne, podświetlane, tak właśnie klimatycznie mogą nazywać to połączenie tego chłodnego światła, chłodnych LEDów i czerni szyb i tak dalej. W każdym razie przeciwny szyb. Właśnie gabloty do prezentowania flakonów, zaraz może tam przejdę i pokażę. Tam w tym momencie jest zaprezentowana jakaś tam wybrane flakoniki, które na przykład wybrałam pod kątem wizualnym. Chciałam po prostu je tam wyeksponować. Na razie oczywiście tam będę sobie zmieniać. W każdym razie to jest taki do prezentowania, plus do przechowywania. Tam jest do prezentowania taka właśnie gablota eksponująca flakony. Oprócz tego jest cała część, tak zwaną moją, mówiłam o laboratorium. Oprócz tego tym miejscu tutaj, oprócz tego co pokażę, to właśnie do czarne gabloty do eksponowania, ale jeszcze czwarte miejsce, tak zwaną w cudzysłowie moją perfumarię, tylko właśnie tutaj jest coraz mniej tych moich zapachów, ponieważ przetransportowuję w nowe miejsce, tutaj będzie po prostu więcej miejsca na inne, w końcu się może tutaj wszystko co chcę ulokować. W każdym razie o co mi chodzi, cały obszerny, pełen szuflad mebel do ulokowywania moich zapachów, tak zwaną w cudzysłowie moją perfumarię, chodzi o posegregowania moich zapachów, czy do butelczy, czy do dekantów, właśnie na poszczególne szuflady. I tu nie tak oczywiście bez ładu składu, tylko z określonym zamysłem. Myślałam, że będę to segregowała na zasadzie, że na przykład osobno zapachy z serii świątecznej, osobno z jakimś tam, jakoś takim kluczem. Myślałam, że może będą osobno flakony, osobno dekanty, ale jednak nie. Jednak stwierdziłam, że to będzie trochę kolorystycznie, a trochę
grupą zapachu. Mianem się w pierwszym takim kolorze są kredki, nie kredki, żółty, więc będą zapachy cytrusowe w pierwszej szufladzie. Później będą, idę dalej, na przykład przeszłam na kolor różowy, trochę tak opuściłam niektóre kolory, więc zapach róża, tam też będzie właśnie seria walentynkowa. Później kolejne to wybrałam zapachy owocowe, później tak kolorystycznie pod kolor, tam jakby kolejny kolor jakiś tam właśnie po bliskim otoczeniu, nie wiem, czerwony, różowy, fioletowy, tego typu powiedzmy. Chociaż po różowym to bardziej fioletowy, no ale tam właśnie pierwszym flakonem lokowanym był właśnie zapach z jakimś ciągnącym fioletowym naklejki i właśnie oparty o klimaty owocowe, owoce leśne, owoce eleganckie, wieczorowe, ale to już inna sprawa, serii walentynkowej. Później kolorystycznie po fiolecie, tam później. A, generalnie stwierdziłam, że tam owocowe, tutaj my już takie główne grupy, owocowe, kwiatowe. Później tak, po tych kolorach, fioletach i tak dalej, to często w kwiatkach się robiło, że chyba niebieski, później zielony, przynajmniej tak mi się kojarzy. Więc dałam generalnie dwie grupy razem, bo nie mam aż tak dużo stworzonych zapachów wokół klimatu niebieskiego, także zielone, aromatyczne, ziołowe, zielenie, wiosna, niewiosna i właśnie niebieskie razem. Także tam lokuję przetransportowo i zaraz tam przejdę i pokażę. Tylko muszę zdobyć jakąś porcję kolejną tych flakoników, żeby no nie iść na darmo. Nie iść z tymi. No, nie robić kursów bez flakonów, tak. Tutaj właśnie te połogi, co mówiłam, z zewnątrz przyciemnione czarne szyby. Właśnie tu są do podświetlenia i właśnie tutaj takie sobie flakoniki wybrałam do zaprezentowania, tak będzie ładniej. To sobie właśnie lukuję te wszystkie moje zapachy. To akurat w tej szufladzie większej, wyższej będą te takie flakoniki, które tam się nie mieszczą. Czyli na przykład te dawna szata Searchly Tones, także tutaj będą te wyższe, w tej jednej lokowane będę kojarzyła. Tak mówię, trochę już polokowałam. Tu jeden kagetek z tym pięknym szarym takim, z tym przejściami korkiem. Zresztą ja do naszej kuchni też wybrałam takie rzeczy właśnie, że tak powiem, taka kontrolowana abstrakcja, właśnie takie przejścia, właśnie, żeby trochę walczyć z moją paranoją. To trochę dziwnie prześwietlam, tutaj mogę pokazać właśnie między innymi właśnie tą moją bajkę z paranoją, z drobiazgowością, więc ściana, abstrakcja, przejścia, obraz. I też takie, jakieś takie właśnie, linie, nie linie, żyłki, nie żyłki, właśnie podłoga, żeby właśnie trochę walczyć z paranoją, skoro na przykład taka właśnie w takich różnych cięciach, nie cięciach. Długo może uda mi się pokazać, co tam zależało. Właśnie to jest taka fajna rzecz, którą widać tak z boku, z profilu. To jest tak zwany chyba karw. Nie wiem, to jest tak jakby taka, to tak fajnie przechodzi, tak sobie pojawia się i znika. Tylko to ciężko uchwycić, to jest jakiś karw, czy coś takiego. Tutaj jeszcze nie wszystko z uchwytami. Brakło niektórych uchwytów, nie wszystkie przyszły. W każdym razie, jak widać, ja bożonarodzeniowa, więc i bożonarodzeniowy akcent szybko się u mnie tutaj w Nowym Miejscu pojawił. Chociaż już jest dawno po bożonarodzeniu, ale moja pięknie dekorowana różnymi rzemieślniczymi ozdobami choinka w takim minimalistycznym zestawie kolorów, biele, beże, jakieś tam tego typu cienie i czerwień musiała się znaleźć. Tu jest jeszcze inna, też taka gablota, tylko ona jest szersza, też z tych czarnych podświetlonych, tak. Tutaj już część osób się dziwi, że tak kupiłam drogą gablotę, tutaj sobie dałam herbatę. Także idę dalej po kolejne moje flakoniki do tej mojej części z moimi zapachami. O, to jest ta moja cudna kula utrafiona w październiku jeszcze przed świętami. Tak jak mam się właśnie ten minimalistyczny zestaw, kolorystycznie nie zaciapana, na takim zależało, idealna była. Właśnie tylko, bo tylko wadzianie choinki, biel śniegu i właśnie kolorystyka bez złota, tylko w srebrze. W każdym razie przenosząc ją tutaj, do tego mojego miejsca perfumeryjnego fragmentu, jednego z czterech, to okazało się, że ona w ogóle gra. Jakby tutaj zastanawiałam się, gdzie dać zapach Climat de Tepe, czy Twin Peaks, dlatego że on ma w sobie mocno zaznaczoną różę, dodałam go do róża. W każdym razie, na razie tutaj nawet nie pokazuję góry meblek, bo jak widać, on jest bez blatu, nie znalazłam się z takim blatem tymczasowym, dlatego że akurat mi zależało tutaj, żeby był blat bardzo trwały, wysyłam się na granit. Pod kątem tego, jakby tutaj coś właśnie perfumy, nie perfumy, więc jakby mi to zależy, na tym mi zależy, więc na razie to po prostu jak to granity trzeba poczekać, ale one przyjadą już niedługo, także mogę tutaj widzieć, pan mi jeszcze nie pomontował tych boków szuflad, to na szczęście mi pokazała dzisiaj pani, która sprzątała po remoncie, bo po prostu ja nawet tego nie zauważyłam. Ja drobiazgo z moim paranoizmem wynajdowałam różne inne jakieś rzeczy do poprawy, w każdym razie
To mi umknęło na szczęście. Pan jeszcze będzie z innowaczem, bo przyjeżdżał właśnie te parę uchwytów, no i też, też to generalnie tak mógł przykręcić, ale pan też musi tam zrobić nad tym granitem w innym miejscu taką, taki mały element dobudować jakby, tylko że to są koliki z granitu, które będą przy ścianach tak dodatkowo, robione przez tą firmę. Robimy przez tą firmę od granitu, to mają tam określoną wysokość i w innym miejscu trzeba będzie coś tam jeszcze tak minimalnie dodać, wykorzystać tego blatu z granitu, żeby się to tak, że tak powiem, w cudzysłowie pilało, nie ładnie mówiąc, ale wizualnie, żeby po prostu to było idealne przejście, więc wtedy po prostu jeszcze mi to pewnie pomontuje, albo to mi Darek zamontuje. No, na razie to jeszcze nie jest, lekarz nie palił, bo i tak jeszcze jest parę elementów do dokończenia, ale zadanie, które mi się przyśniło, czyli remont, się udało zrealizować.